Bandziorki słuchają czeskich szlagierów. Protektory konserwuje, czyści, poleruje. O, pęka. Nie, choć nie, nie pęka. Tak delikatnie, to nawet tu paznokieć nie wchodzi tam się. Piątek, dzień piąty wyprawy. Paweł, no jakoś doszedł do siebie. Miejmy nadzieję, że będziemy kontynuować podróż. Idziemy. Kijek sobie zrobię, krzyżyk. Zwierzaki, robale zrobią wszystko. Zresztą robotę za mnie. Nocowaliśmy w hostelu w Gorzyczkach na terenie Polski niedaleko Ostrawy. Nasz Majdan. Proszę, telewizor, internet, łazieneczka, lodóweczka. Spanka. Cena przystępna. Nasz hostel. Labiryncik. A czekaj, wiesz co? Nie wziąłem kluczyków. O, zostawiłem kurca. Idziemy po nasze motorki. Tyle są. Ten najlepiej ABC, żebym tam jakiś sobie kupił jeszcze jakiś ten, bo muszę sobie matkę kurde kupić do tego. Do maskę? Pomadkę. Matkę. Ile masz, Paweł? Otwieraj nasz garaż. Ten taki płaski. Muszę go położyć tutaj na tej, na ławeczce. Kierownik wolny. O. Tutaj nasze bandziorki nocowały w takim hostelu. Pierwsze zagadanko. O kurczę, miałem taką pralkę. Miałem taką pralkę. Wiatka. No nie, ta pralka z 20 lat, a były 30. No.
No tak się kolego chyba nie złamiesz.
Zgubiłem Pawła.